Generalnie przesłanie jest takie, ponieważ mamy klasy sportowe w gimnazjum, chcielibyśmy tą współpracę rozwijać, prowadzić wspólne projekty, prowadzić wspólne przedsięwzięcia, również sportowe. Wszystko to zapisaliśmy w porozumieniu podpisanym dzisiaj, a przyświeca temu jedna idea. Chodzi mianowicie o to, żeby wychowywać przez sport, żeby młodzi ludzie uzdolnieni sportowo, piłkarsko, ale nie tylko, trafiali do naszych klas sportowych i w porozumieniu z klubem, przy dobrej współpracy obu instytucji, mogli się rozwijać i sportowo, i realizować swoje cele związane z edukacją i zachowaniem. Chodzi o to, żeby wszystko, co robimy, co prowadzimy jako szkoła, jeżeli mówimy o ukierunkowanych klasach, chcielibyśmy je wzmacniać. Wzmacniamy je poprzez porozumienia. Dążymy do tego, żeby nie było tak, że szkoła, która czy klasa, która na przykład jest klasą sportową, była jedynie klasą sportową w wymiarze zwiększonej ilości godzin wychowania fizycznego. Chodzi o kontakt z klubem, chodzi o pewne tradycje, chodzi o wspólny cel i o grę do jednej bramki, jak pozwoliliśmy sobie całe przedsięwzięcie nazwać. Mamy ten sam cel. Klub chce mieć wybitnych sportowców. My chcielibyśmy, żeby to byli też dobrzy uczniowie. Udało nam się od początku istnienia naszego gimnazjum kilku takich wybitnych absolwentów tutaj w szkole wychować. Dzisiaj oni są w kadrze Polski, reprezentują Polskę. Jesteśmy z tego bardzo dumni i chodzi o to, żeby właśnie tacy uczniowie trafiali do naszego gimnazjum, a my w porozumieniu z klubem byśmy robili bardzo wiele, żeby ich kariera sportowa się rozwijała i żebyśmy wspólnie i klub, i szkoła mogli nimi się chwalić. Jak wiemy, dzisiejsze porozumienie jest kontynuacją wspólnego działania, wspólnej pracy na rzecz szkolenia młodych ludzi. Tak jak wiemy, w tych czasach sam trening w klubie nie wystarcza. Musi to być cała otoczka, czyli muszą być do tego przygotowane szkoły, klub, instytucje, musi być odpowiednie szkolenie, czyli jeżeli wiemy, jak to wygląda, to nie trzeba o tym mówić, ale nie wszyscy wiedzą. Szkoła nam sprzyja, współpracujemy, mamy tutaj zajęcia typowo piłkarskie, mamy takie zajęcia jak basen, siłownia, to, co jest potrzebne do rozwoju młodego człowieka. Mamy też wszystkie osoby w jednej klasie, osoby, które chcą osiągnąć sukces, wzajemnie się wspierają i dążą do tego samego. Czyli tak jak pan dyrektor powiedział, gramy do jednej bramki i w każdym słowa tego znaczenia. Mamy na celu wychowywanie jak największej liczby młodych, uzdolnionych piłkarzy. To porozumienie, mam nadzieję, że będzie realizowane w szerszym stopniu niż do tej pory, bo mamy wiele pomysłów i myślimy, że będzie to troszeczkę wyglądało jeszcze lepiej. Mamy też, że tak powiem, obietnice z innych instytucji, które będą wspierały to porozumienie. I tak jak pan dyrektor powiedział, szkolenie, a także wychowanie poprzez sport. To są dwie takie najważniejsze rzeczy dla naszych młodych zawodników. To bardzo ważna rzecz. Szkoła ma bardzo dobre warunki, bazę sportową. Współpracuje z zespołem szkół w Policach, tak jak już mówiłem o basenie, chociażby mamy siłownię. Mamy po drugiej stronie ulicy również doskonałe obiekty, które służą klubowi piłkarskiemu w Policy. Z tego wszystkiego będziemy korzystać. Mamy też instytucje, które działają na terenie szkoły, chociażby UKS Chemicie, który też wspiera klasy sportowe, a przy okazji realizuje swoje pomysły. Gramy, startujemy w jednych turniejach i tak jak już powiedziałem, wspieramy się nawzajem.